jestem Rajecka Zdzisława. Kiedyś mieszkałam w Gorbaczach, teraz się przeprowadziłam 20 lat temu, no nie teraz, do Michałowa. Nauczyłam mnie robić szydełkiem w wieku gdzieś około 9 lat. Pani Romanowska Felekcja była ona moją sąsiadką i zarazem nauczycielką w szkole podstawowej. No i tak zaczęło się moje szydełkowanie. No, chciałam sobie zrobić bluzeczkę, chciałam zrobić chustkę, chciałam zrobić szalik, żeby mieć coś samodzielnie zrobionego szydełkiem, drutami. Właśnie ona mi nauczyła i drutami robić, i szydełkiem. No i tak to zaczęło się. Później zaczęłam serwetki to zrobić na święcenie jajka, przykryć serwetką koszyczek. No i coraz więcej, a teraz no robię coraz więcej, ale robię tylko wyłącznie jak zimą, jak więcej czasu mam, no większe wieczory. Siadam przed telewizorem, nie umiem telewizora oglądać bez szydełkowania czy robienia na drutach. Siadam i robię. Nie nosi mnie absolutnie, że to mam siadać i robić. Jeśli ktoś zamówi, to owszem, wykorzystuję każdą wolną chwilę, żeby jak najszybciej to zrobić. Żeby dana osoba nie czekała tam miesiącami. Trzeba wywiązać się z danego słowa, no ale tak to nie. Nie, siadam po prostu, jeśli mam czas i zdrowie pozwala mi. Kupowałam czasopisma i tam właśnie brałam projekty stamtąd i uczyłam się właśnie na tamtych wzorach różnych. A część sama wymyślałam po prostu. Brałam kartkę papieru w kratkę koniecznie i rysowałam sobie wzór na kartce papieru. Czasami łączę kilka wzorów w jedność, a czasami całość wykorzystuję z książek czy z czasopism. To bardzo mnie uspokaja. Inni co innego robią, a ja to robię, żeby uspokoić. Bo to trzeba dużej cierpliwości na to, bo to się robi no, na jednym miejscu, prawdę mówiąc. Jeśli obrus robimy w całości, to zaczynamy od łańcuszka i liczymy, na jaką szerokość chcemy ten obrus. Oczka liczymy po prostu, żeby wzór dany zmieścił nam się. Bo nie może przecież pół wzoru zostawić, a pół zrobić tylko. No a jeśli serwetkę taką małą, to zaczynamy od środka, też od łańcuszka. No i łańcuszek na przykład zamykamy na 8 oczkach, czy na 10, czy na 12, zależy od wzoru po prostu. Łączyć można bardzo dużo tych rozet, robi się ich i łączy się czy kwadrat, czy prostokąt. Zależnie od rozmiaru stołu, czy jakiejś ławy, wielkość jest regulowana, bo każdy ten kawałeczek można odjąć, można dołączyć. Płatne to nie jest to zbytnio, no bo nie każdy jest zainteresowany tym, nie każdy to lubi po prostu. Jeden lubi serwetki, inny lubi co innego. Każdy ma swój gust, no nie tak? No ale to nie jest popłatna praca, bo jest bardzo marudna. 2 metry na 1,80 m. No ale to nie jest, nie była praca, że siadam i 8 godzin czy 10 i robię. Z przerwami. No i ponad miesiąc. No ta, że tam leży z tymi motylami, to gdzieś tak 3 tygodnie, bo była rzadka. A zależy właśnie od gęstości, od wzoru. Od gęstości z tego i serwetki, i firanki. Dużo miałam zamówienia z Warszawy i z Białegostoku. No trochę miałam z zagranicy zamówień do Niemiec, ale to bardzo małe. Rzadko się zdarzało. To znaczy moja siostra akurat mieszka tam, no i ma, chodzi po zakupy do Frankfurtu i z Frankfurtu właśnie
zamówione były firanki, obrusy. No ale najwięcej to właśnie Warszawa. Wiem, kto robi, kto zajmuje się takimi rzeczami. No przeważnie bardziej osoby starsze zajmują się w takim wieku jak ja. Młodzież jeszcze ma inne zainteresowania teraz. Chętnie przekażę to, co potrafię. No nie przekażę, jeśli nie umiem. Ale to, co umiem, to oczywiście. To nic przecież tego. Trzeba uczyć, żeby zostało to arcydzieło w naszej gminie przynajmniej.